Czas na prognozę pogody. Adam Giza, kłaniam się i zapraszam. W poniedziałek nasz kraj pozostanie pod wpływem słabego wyżu z nadzachodniej Polski. Na ogół powinno być pogodnie, ale im dalej na wschód, tym niebo pokryje coraz grubsza warstwa chmur. Wieczorne opady deszczu i deszczu ze śniegiem prognozowane są jedynie na krańcach północno-wschodnich. Poza tym padać nie powinno. Polska pozostanie w zmiennej masie powietrza polarnego. Ciśnienie atmosferyczne początkowo będzie wzrastać, a w drugiej części dnia zacznie wolno spadać. W Warszawie wczesnym popołudniem barometry wskażą 1014 hektopaskali. Wiatr zapowiada się słaby i bardzo słaby z kierunków zachodnich. Biomet na wschodzie kraju z reguły niekorzystny, poza tym będzie obojętny. Teraz to wszystko, do usłyszenia.